jest to ogólnopolska akcja zbiórki żywności Caritas Tak Pomagam. Po raz kolejny przeprowadziliśmy zbiórkę żywności w mieście Puck. Zbiórka była przeprowadzona w 7 sklepach. Zebraliśmy 400 kg żywności, także naprawdę bardzo ładnie. Udział w zbiórce wzięło 80 wolontariuszy, 70 ze szkolnego koła Caritas i 10 z parafialnego. Także bardzo serdecznie dziękujemy jeszcze raz za udział. Serdecznie dziękujemy przede wszystkim kierownictwu sklepów, którzy pomogli nam właśnie w tej akcji i którzy udostępnili nam to miejsce, prawda? Bo gdyby nie oni, to jednak akcja nie miałaby miejsca. Dobrze, nawiążę tylko właśnie króciutko jeszcze do naszych podopiecznych z terenu gminy. Również przygotujemy dla nich w miarę naszych możliwości paczki. W pierwszej kolejności będą to paczki dla tych mieszkańców, którzy nie otrzymali tej pomocy w grudniu. Także naprawdę jesteśmy tutaj z Państwem również, dbamy o gminę, będziemy pilotować, poinformujemy wszystkich, którzy nie otrzymali tej żywności w grudniu. Całą akcję również kierujemy do mieszkańców z terenu naszej gminy, gminy Puck. Ściśle współpracujemy i dziękujemy serdecznie za pomoc również pani kierowniczce z GOPS-u, prawda? Także jesteśmy naprawdę pełne podziwu tutaj, że tyle możemy zrobić i dla GOPS-u, i dla naszego MOPS-u w Pucku. Uczestniczyło w tej akcji 7 sklepów dużych. Był to Polo Market, był Netto po raz drugi, obie Biedronki, Lidl i z Połem, i Intermarché. Bardzo wielu było chętnych do dawania nam darów. To w ogóle jest wielka przyjemność uczestniczyć w tej akcji. Ludzie z uśmiechem i ci najbiedniejsi dawali takie hojne bardzo dary z tego, co było w sklepie. Szczególnie dla dzieci dużo było słodyczy, takich okolicznościowych zajączków, innych ciekawych rzeczy. Ludzie chętnie uczestniczą w tej akcji, pytają, co nam jest potrzebne, troszczą się o ubogich z naszego miasta i okolic. Tutaj Caritas Puck działa również na gminę. Mamy również rodziny z Rzucewa, ze Starzyńskiego Dworu, z Łebcza, z Połczyna, także wszędzie tam, gdzie jest potrzeba, aby pomóc, to jak najbardziej zgłaszają się do nas rodziny. Staramy się w miarę możliwości jak najbardziej pomagać. Natomiast co roku wydajemy około 200 paczek. Raz jest 210, raz jest 190. Ta liczba cały czas mimo wszystko rośnie. Nigdy nie jest tak, że maleje, więc jak najbardziej zapraszamy jeszcze do zbiórki. Można do nas się zgłaszać do środy, do godziny 15, kiedy będziemy wydawać żywność. Bardzo serdecznie chciałybyśmy podziękować naprawdę gorąco, ponieważ mówię jeszcze raz, 70 uczniów z wszystkich szkół puckich brało udział, także to naprawdę jest bardzo dużo. Wolontariusze stali po 6-4 godziny uśmiechnięci, naprawdę nie narzekali. Bardzo serdecznie dziękujemy jeszcze raz rodzicom za to, że przygotowali właśnie, czyli wychowawcom, tak, że przygotowali właśnie uczniów, panią katechetką, także naprawdę było to widać, że wszyscy są bardzo zadowoleni z tego, że biorą udział w tej zbiórce. W tym roku, tak jak już mówiła koleżanka, zebraliśmy ponad 300 tonę żywności i nie tylko środków czystości, także w tej paczce znajdą się i środki czystości. Będą również, będzie olej, takie produkty pierwszej potrzeby, tak, mąka, cukier, coś do smarowania, coś na chlebek, makaron. Także myślę, że nikt nie wyjdzie niezadowolony od nas. Co środę i co piątek jesteśmy tutaj od godziny 17 do godziny 19 i naprawdę jest bardzo dużo osób, które chcą, które pomagają nam w tym, że przynoszą odzież używaną. Oczywiście jest to odzież wyprana, czysta, także mogą również nasi podopieczni skorzystać z tej pomocy, wybrać sobie coś dla siebie. Mamy również taką pomoc w postaci chleba. Dwie piekarnie, pan Brzuska i piekarnia Konkol, darują nam swoje chleby i w piątek i w środę właśnie też mogą tutaj nasi podopieczni podejść po ten chlebek, my wydamy taki chlebek. Również podopieczni z gminy mogą co piątek i co środę przyjechać tutaj do nas i skorzystać właśnie z tej pomocy.